Minęło tydzień od przelania piwa na fermentację cichą, więc to myślę, że to już jest dobry moment, żeby przystąpić do chmielenia na zimno tymi nowozelandzkimi chmielami. Pójdzie 10 gram Nelson Suwen, 10 gram Rakau i 5 gram Pacific Jade. No to lecimy. Okej. Rakau niby to powinno być 20 gram, ale w zasadzie zrobię tak, że sypię wszystko i się przekonamy. No jest 20,4. No to tutaj przesypię połowę. No dobra. Połowa jest. Druga połowa z powrotem. Oj. Okay. Zamkniemy. Dobra, typowe. Następnie, dobra, może tutaj tego Nelson Suwen. Zamknąłem z dwóch stron. Okej. No to tak samo zrobię. No właśnie, tak też myślałem, że gdzieś jest źle pewnie poważone. Tu jest na przykład 24,6 grama, więc 22,3 to jest połowa. Muszę zostawić 22,3. Dobra. Teraz, żeby mnie... No i za dużo dałem. Chciałem być taki dokładny. A poszło więcej tego chmielu. No dobra, jest jak jest. Ale dziwne trochę. A nie no, 20... Co ja robię? Czyli powinienem dostać 20... Zostawić 12, tak? Teraz będzie dobrze. No i tu powinno być 10 gram. No tak zakleiłem, że masakra. Dobra. Coś poszło. Dobra, niby ma być 10 gram. Zobaczmy, ile tu się ostało. No, 9,9, okej. Okay. No to trzeba zostawić piątkę. No dobra.
No i gotowe. Tyle chmielu pójdzie na zimno, czyli jakieś 25 gram na 12 litrów piwa. I tu jest mój fermentor. Tu mam przygotowane pończoszkę taką wygotowaną. Pół godziny się gotowało z obciążeniem. No i co? Wsypię tutaj te chmiele. No i co jest ważne przy takim sposobie, to jest o tyle fajne w takiej pończoszce, jak wrzucam, że ten chmiel mi się nie rozpyla, ale z kolei potrzebny jest przepływ tego piwa przez ten chmiel, więc co jakiś czas trzeba po prostu tym zamieszać, tak kilka razy dziennie po prostu tym wiadrem mieszam. No i poszło. No, może kiedyś spróbuję innej metody. Wsypanie bezpośrednio byłoby o tyle lepsze, żeby nie trzeba było nic tutaj ruszać i by się po prostu dobrze nachmieliło, naaromatyzowało. No ale z drugiej strony po prostu przy butelkowaniu by trzeba było coś wymyślić, żeby się tego chmielu, żeby nie wlewać. Dobra, ja na razie stosuję taką metodę, więc nie będę nic tutaj już kombinował. No i za dwa dni kolejna porcja chmielu. No to czas na kolejną porcję chmielu. Po dwóch dniach od zadania tej pierwszej. No, woreczek sobie pływa. Ok. No dobra. Aha, może to odwrotnie jakoś włożę. Zrobię tu taki mały. Żeby nie kłaść tą pokrywą jakby wilgotną na stół, żeby się tam nic nie skaziło. No dobra, to jest ta wasza, a może jeszcze zanim to ten. To wszystkie chmiele pootwieram. Już nic nie muszę ważyć, po prostu wszystko trzeba wsypać jak leci. Ale muszę przyznać, że unosi się zapach od chmielu. Jest zdecydowanie bardziej wyraźny niż wcześniej. Także mam nadzieję, że to robi jakąś tam robi robotę. To chmielenie i to moje mieszanie co jakiś czas tego całego fermentora. Bo jednak chodzi o to, żeby tam takiego przepływało przez wnętrze tego worka, wybuchiwało te aromaty, które tam się rozpuszczą. Bo przypuśćmy, że jeżeli to jest w worku, no to te aromaty się rozpuszczają, ale w tej części piwa, które jest w worku. No i teraz trzeba jakiś ruch wykonać, żeby to przemieszać, żeby to jakby te aromaty, które rozpuściły się w piwie, a są cały czas schowane wewnątrz tego worka, żeby się żeby one po całości się po prostu rozprowadziły. No to trzeba właśnie tak wymyśliłem, że to będzie lepszy efekt to powinno przynieść. No i tak wydaje mi się, że rzeczywiście jest. No dobra. No to jest. Ok. No to zamieszam. No i tyle. No i co jakiś czas taki ruch wykonam, żeby to się wszystko tutaj, te aromaty rozchodziły z tego chmielu. Ok, na razie tyle. Ok, przyszła pora w końcu na zabutelkowanie tej New Zealand IPA, Belgian IPA. Odkażałem się właśnie butelki. Większość będzie małych 0,3, tam kilka dosłownie
półlitrowych. Akurat jest lato, więc taka piętnastka. No myślę, że właśnie takie małe piwko raz po raz może nie być złe. O takiej pojemności. Jestem ciekaw, w ogóle w mieszkaniu jest, zrobiło się bardzo gorąco, 28 stopni, także rzeźnicko. Ta fala opałów tutaj, mieszkam na 9 piętrze, więc nie ma tutaj osłoniętych budynków. Południowa strona, więc to robi swoje, mimo zamkniętych żaluzji. Także te fermentacja już tutaj nie powinna zachodzić generalnie, chociaż drożdże pewnie jeszcze żyją. W momencie, kiedy dodawałem cukru, już się fermentacja tego kondensowanego skończyła. Po dodaniu jeszcze tam ze 3 dni bulgotało. Wtedy jeszcze nie było tak gorąco, więc ten fermenter nie miał takiej temperatury. No i dopiero teraz tak zaczęła, podskoczyła wysoko. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi, bo w zasadzie już fermentacja nie powinna przebiegać, a może jeszcze tam jakieś te estry w tej końcowej fazie powstały, te drożdże jeszcze wyprodukowały. No nie wiem, jak się to zachowa, ale mam zamiar już tutaj coś sprawdzić, co tutaj się dzieje. Jest tak trochę jakby alkoholowy zapach, no ale jest bardzo młody. No jest taka nuta belgijska, muszę przyznać. Nie jest może... jest owocowość. Brzoskwinia, coś takiego. No, jednak te drożdże coś tam zrobiły, no ale te piwo jest bardzo ciepłe, więc też dużo jakby oddaje ten bukiet, bucha z niego. Ale to też może być też od chmielu, bo taka jakaś... jakieś białe owoce czy coś takiego. Jest dość goryczkowe, ale bez przesady. No bardzo owocowe, takie... Może właśnie to też częściowo też od chmieli pochodzą te aromaty. No, jak na razie wydaje mi się, że coś z tego może ciekawego być. No to dobra. Zaraz się zabiorę za te butelkowanie. No i tyle. No, tak jak wspominałem wcześniej, sporo 0,3 butelek. Trochę bączków, trochę takich po piwach belgijskich. No i parę półlitrowych też się znalazło. Standardowo będę cukrzył do butelek za pomocą miarki. Ale takiej niepełnej, myślę, że takim będę zapełniał w 80%. Żeby nie przesadzić z nagazowaniem. Drożdże żarłoczne. Także na pewno szybko skonsumują i nagazują. No, tak od razu takie przemyślenia też, że można było troszeczkę zmodyfikować, przy użyciu akurat tych konkretnie drożdży, zmodyfikować to zacieranie i tak, żeby trochę więcej powstało dekstryn, czyli dłuższa, krótsza, szybciej jakby przejść do tej dekstrynującej ją. Troszeczkę tą przerwę dekstrynującą dłużej można było zrobić. No i może te żarłoki i drożdżaki by aż tak nisko nie zeszły, bo piwo jest wytrawne. No ale nie jest źle. Generalnie jest coś wytrawne, ale jednak ta owocowość tego piwa sprawia, że to piwo nie jest puste, że coś tam się w nim dzieje, więc... No ale tak jak mówiłem, jak na razie jest dosyć mocno alkoholowe. Jednak też przy takiej wysokiej temperaturze powstają właśnie te tak zwane fuzle, czyli powstaje trochę tych fuzli, czyli tych alkoholi wyższych, które są bardziej wyczuwalne. No ale wtedy też powstają przy wyższych temperaturach fermentacji właśnie te estry, więc no trzeba jakoś to pogodzić i znaleźć ten złoty środek. Także sam jeszcze może nie odkryłem tego złotego środka dokładnie, bo też trochę bazuję na tym, co to przyroda przyniesie z tymi temperaturami. No ale w browarze
to już można sobie zaplanować tak te temperatury fermentacji, żeby dokładnie otrzymać to, co się chciało. Jakoś się z tym uporałem. Jeszcze pokażę, jak tu, co tu w fermentatorze ciekawego widać. Widać, jak napęcznął chmiel, który był dodawany w workach. No i w zasadzie nie ma tych dużo. Trochę tam się tych chmielin wydostało, ale nie jest jakoś tragicznie. Także ta metoda pozwala na butelkowanie dość klarownego piwa. Przyjechałem specjalnie do zamku w Rośnicy. Tutaj odbywały się wcześniej odbywał się festiwal dobrego piwa. Bardzo z sentymentem jakby pamiętam te festiwale. No jednak ten zamek mi się wydaje, że jakoś tutaj jest bardzo ładny park i no, był specyficzny klimat. No i tu po raz pierwszy też spróbowałem w ogóle, tu się w ogóle pierwszy raz spróbowałem piw rzemieślniczych. W ogóle dowiedziałem się, że coś takiego jest. Wtedy właściwie tak naprawdę w Polsce zaczęły dopiero to powstawać, tam kilka lat temu, jak to odbywało się. No i też w sumie jedno z takich piw, które na mnie naprawdę zrobiły bardzo duże wrażenie wtedy, to był Szczun. Tak, Szczun z browaru Szałpiw. To było piwo belgijskie, nachmielone chmielami amerykańskimi. I ten bukiet aromatu naprawdę robił niesamowite wrażenie. Zrobił na mnie. I wtedy właśnie tutaj też tak naprawdę dowiedziałem się o tym, że można warzyć piwo w domu i po prostu z czasem to ewoluowało do znajomych browarów i tak dalej. No, zawiązał się między innymi VIP, Wrocławska Inicjatywa Piwowarska. No okej, no i mam tutaj właśnie te piwo, Belgian New Zealand IPA powiedzmy, bo jest to piwo belgijskie. Nachmielone chmielami nowozelandzkimi. I tutaj mam zamiar je otworzyć. 22.07 było butelkowany. Teraz jak tutaj jestem, jest początek września. No, ma półtora miesiąca powiedzmy, więc tak jest fajnie wyleżakowane. Niech ja spojrzę do swoich notatek. Tutaj użyłem drożdży mangrów. Jak to było? Aha, Belgian Ale M27, tak, z Mangrove Jacka. Suche drożdże, ale wydaje mi się, że mimo wszystko dały jednak temu piwu wiele, te drożdże, ten step. Buteleczka też tutaj po Trappisten Beer, czyli po triplu.
Taka fajna belgijska. No, pieni się elegancko. Kolor bursztynowy wyszedł. No, jest jeszcze dosyć zimne, mimo że kawałek tutaj to piwo miało do przepycia, ale jest aromat konkretny, muszę powiedzieć. Efekty specjalne, muzyczka. Tak, rzeczywiście jest na pewno nuta belgijska w tym piwie. Szczerze mówiąc, cytrusów na ten moment nie czuję. Ale nie wiem, czy też przez to, że tutaj jest lekki wiatr. Czy też... Jest zdecydowanie mocno belgijskie. Wydaje mi się, że też czuję aromat pochodzący od chmielu Nelson Souvain, czyli takie... Tym było chmielone na zimno, więc na pewno wzbogaciło bukiet tego piwa, ten chmiel, czyli nuty takiego białego winogrona. Co do cytrusów czy owoców tropikalnych, to tak trochę się to jakby gubi w tym, pod przykryciem tego aromatu pochodzącego od drożdży. No, ale w smaku już czuć, że są tam chmiele. Jest zdecydowanie bardzo... No i czuć, że jest bardzo wytrawny. Te drożdże, to żarłoki odfermentowały głęboko, ale tak naprawdę nie przeszkadza to jakby temu piwu. Goryczka nie jest aż tak nachalna, czy jakaś... Jest taka na zbalansowanym, powiedzmy, poziomie. No, w smaku już jest taka lekka cytrusowość. No, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego piwa. Piana jest naprawdę bardzo fajna, cały czas się utrzymuje. Także jest jak najbardziej ok. No, drożdże muszę przyznać, że zrobiły robotę, jednak 25 stopni daje tym drożdżom belgijskim kopa, w tym sensie, że one po prostu więcej tych wszystkich aromatów wydzielają. Także na pewno wyższa temperatura fermentacji też spowodowała, że tych nut belgijskich z tego szczepu się coś tam udało się wycisnąć. No okej. Okay. Jest koniec września, jeszcze jestem w krótkim rękawku, jest w miarę ciepło. W tym roku lato dopisało. No to tym optymistycznym akcentem słonecznym z zamku w Leśnicy będę kończył ten odcinek ważenia na piwnej planecie.